Niko, wygrywamy trzeci mecz, trzeci sparing, wygrana 4-0. Jak ty ten mecz widziałeś swoimi oczami? No bo trzeba przyznać, że bardzo dobrze to wyglądało w naszym wykonaniu. Tak, dużo pozytywnego nam wychodzi z zagrywki. Tak jak w tamtym roku zagrywka jest naszym plusem. W niektórych setach jest trochę ciężej, jak właśnie nam ta zagrywka nie idzie do końca. I mi się wydaje, że ten element, na którym musimy się teraz najbardziej skupić, to jest właśnie ten system blok-obrona, gdzie wszyscy grają razem i gdzie wszyscy mogą właśnie pracować no, bez asów, bym powiedział, jakby bez od razu punktów zrobionych przez zagrywkę. Także dobrze to wyglądało dzisiaj, wracaliśmy w końcówkach. Dobry fight od chłopaków i mam nadzieję, że tak będzie dalej. Fajnie też wygląda to, że gdy wchodzą ci zmiennicy, takich nazwijmy umownie, no to oni też sobie bardzo dobrze radzą i te sety są też przez nich wygrane. Tak, trener będzie miał kłopot, kogo wystawić, bo naprawdę wszyscy się pokazują z jak najlepszej strony. A jeszcze teraz mocno pchniemy na siłowni, także będzie, mam nadzieję, jeszcze lepiej podczas sezonu. No dzisiaj zespół Suwałk też grał to jak my, bez całego zespołu. U nas Moritz i Emi dzisiaj, i nie było Janka też, także w sumie trochę takie zespoły pourywane, bym powiedział, albo inne, ale no my pokazaliśmy, że mamy tą głębokość zespołu. W Olsztynku mówiliśmy, że mocna była zagrywka, dzisiaj też wspomniałeś o zagrywce, a co jeszcze? Jest jakiś element, który jeszcze możesz wymienić? Oprócz tego fajtu? No mi się wydaje, że bazujemy ten mecz, każdy mecz na zagrywce. Dobrze nam idzie w ataku, mi się wydaje, próbujemy bardziej nabijać teraz. Jeszcze parę razy piłki nam spadały na środku boiska i właśnie to musimy też wyeliminować, żeby ten system do końca wdrożyć. Nie? Jak już to wejdzie, to potem to będzie też nasza największa broń, mi się wydaje.